Hej, zapraszamy dzisiaj na filmik z nowościami, nowości w akcji, czyli coś takiego jak chat makeup, tylko może bardziej w tutorialowej formie. Mam dzisiaj dla Was do pokazania bardzo ciekawe rzeczy, między innymi taki podkład w pipecie z Catrice, paletkę ze Smashboxa, no ogólnie mamy bardzo dużo ciekawych perełek. Nie ze wszystkiego jestem zadowolona. Nie wiem, czy teraz widząc mój cały makijaż jesteście w stanie zobaczyć, co mi się nie podoba i co się ze sobą nie zgrało, ale to się dowiecie w trakcie filmu. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak powstał ten makijaż, z czego powstał ten makijaż i jak te produkty się sprawdzały w pracy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczynamy od podkładu i będzie to totalna nowość, właściwie jeszcze gorąca nowość, bo paczka przyszła do mnie taka PR-owa wczoraj. I jest to podkład z Catrice HD Liquid Camouflage, czyli jakby nawiązująca do tej serii kamuflaży normalnego, kremowego i tego wpłynie. I jest tutaj napisane, że jest to podkład matujący, ale o efekcie drugiej skóry. No i też ma super wyglądać do kamery, tak? Finish for camera ready skin. Trzeba wstrząsnąć przed użyciem, także ja sobie tutaj potrząsę. Tutaj mamy jeszcze pipetkę, którą sobie nakładamy podkład. No i co, przechodzimy do rzeczy. Wstrząsnęłam nim porządnie i przechodzimy do aplikacji. Będę go nakładać wilgotną gąbeczką. I przeczytałam jeszcze w informacji prasowej, że będzie dostępny w 4 kolorach. Cena to 28,99, sugerowana oczywiście. I ma być co? Dostępny jesień-zima 2016. Czyli podejrzewam, że niedługo będzie dostępny. Jest dość płynny. Przechodzimy do aplikacji. Wow. Chyba kolor będzie dobry. Ja dostałam tylko jeden w tej przesyłce PR-owej. I mimo, iż on się nazywa Rose coś tam, Rose Beige, to wygląda całkiem ładnie. Nie jest na razie za różowy. Na razie nakładam go tak w ciszy, bo nie mam żadnych uwag do niego. Jest bardzo fajny. Wygląda ładnie. Aplikuje się bez problemu. Na drugą połowę twarzy nałożę go dłońmi, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica. Na pewno będzie większe krycie przy pomocy gąbeczki, bo wtedy go, wiecie, stępujemy. Ale powiem Wam, że na razie mam bardzo przyjemne wrażenia co do niego. Przypomina mi trochę w tym, jak wygląda i jak się aplikuje ten podkład z Marka Jacobsa Remarkable, o którym mówiłam zresztą niedawno w ulubieńcach, którego też bardzo lubię. Zaczynam powoli czuć, jak on zastyga. Takie, po prostu czuć zastyganie, tak? To nie jest takie do końca ściągnięcie, ale zastyganie. No dobra, bardzo jestem jak na razie zadowolona, przyjemnie zaskoczona, bo jakoś dużo się nie spodziewałam, nawet nie wiem czemu. Chyba dlatego, że do tej pory nigdy nie polubiłam się z żadnym podkładem z Catrice. Zawsze były albo złe kolory, albo formuła nie ta. Także to jest bardzo miła odmiana. No, zapowiada się fajny, taki dość tani podkład, długotrwały. Zobaczymy. Na drugą część twarzy nałożę go palcami, ale już widzę, że nałożyłam go za dużo, bo się trochę zasugerowałam tym, ile nałożyłam go przy pomocy gąbeczki, a właściwie na gąbeczkę. I tak jak mówiłam, tutaj zrobiłam sobie mniejsze krycie, nakładając go palcami, także dołożę jeszcze trochę tutaj w tym miejscu, bo mam... Na kamerze tego nie widzę, ale na żywo widzę, że mam tutaj zaczerwienione jeszcze policzki. Jest mi jakoś strasznie gorąco w policzki. W pokoju nie jest gorąco, a pieką mnie policzki, nie wiem czemu. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, ten podkład. No jestem niesamowicie zaskoczona. Tak na plus. Powiedziałabym nawet, że kolor jest też całkiem niczego sobie. Bardzo mi się podoba. Ekstra. Fajne odkrycie. W kamerze tego nie widać, ale ja w lusterku, zwłaszcza z bliska, widzę, że tutaj mam o wiele większe krycie na tej stronie niż tutaj. Ale nie będę tego już jakoś strasznie budować, bo myślę, że i tak to wystarczy i spoko wygląda. Dobra, przechodzimy do korektora. Jeśli chodzi o korektor i puder, to tutaj będziemy mieć dwie nowości. A mówię o nich naraz, bo to będzie jak zawsze szybka akcja, żeby nic mi nie powchodziło w załamania. Korektor to jest próbki, tak naprawdę są próbki, ale korektor pochodzi z firmy Laura Mercier i to jest ten, który tutaj widzicie, w takiej tubeczce. Chyba go już próbowałam kiedyś, ale próbowałam już tyle korektorów, że jakoś nie zostało mi w pamięci, czy to był on, czy nie. I dostałam tutaj 3 kolory. Pół, półtora i jeden. I to jest korektor bardzo, bardzo, bardzo gęsty. O wiele gęstszy od tego Make Up For Ever. I też bardzo mocno napigmentowany. I jestem bardzo ciekawa tego, jak taka formuła będzie zachowywała się pod oczami u mnie na mojej bardzo cienkiej i suchej skórze.
Bo jeżeli jego krycie rzeczywiście jest tak mocne i fajnie to będzie wyglądać pod oczami, no to rewelacja, bo będzie go potrzeba naprawdę mało, ale jeżeli to będzie zbyt obciążające dla mojej już suchej skóry, no to raczej się nie polubimy, dlatego też próbki, a nie pełen produkt. Już zrobiłam zbliżenie, żeby zacząć nakładać korektor, a nie powiedziałam Wam jeszcze o pudrze. Puder to jest puder sypki z firmy Sensai. Nigdy nie miałam żadnego produktu z tej firmy, w ogóle tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłam tą szafę w Douglasie i został mi polecony tam puder transparentny, który jak dotykałam w sklepie wydawał się niesamowicie miałki, ale nie był suchy, czyli zobaczymy, czy będzie dobry pod oczy. I akurat był na promocji w Douglasie z 200 na 150 chyba, a jeszcze tam miałam zniżkę na koncie, także wyszło mi trochę jeszcze taniej, a dobrze się zapowiadał, więc jestem go bardzo ciekawa. Nie wiem, czy to już mówiłam, ale na lewym oku nałożę go gąbeczką, a na prawym palcem, tak jak zrobiliśmy w przypadku podkładu. I wzięłam sobie ten najciemniejszy kolor, czyli 1,5. No i zobaczymy. Nie wiem, jaką ilość potrzeba, ale przy gąbeczce zawsze potrzeba jest trochę więcej. Ale rzeczywiście jest mega napigmentowane. Widzę, że chyba nie do końca polubił się z tym podkładem, bo te miejsca, gdzie się łączą, nie wygląda najlepiej. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć to tutaj, w tym momencie, kiedy on się jeszcze świeci. Ale krycie ma rzeczywiście bardzo mocne, jestem pod wrażeniem. Jedziemy szybko z pudrem Sensai. Jak na razie nie czuję żadnej różnicy pod okiem, niż gdybym użyła normalnie Full Cover i pudru Ben Nye, bo oba to są ciężkie korektory, natomiast ten rzeczywiście wydaje mi się ma mocniejsze krycie, ale właśnie jest bardziej skoncentrowany. Czyli jakbym zostawiła Full Cover na 5 minut, żeby zastygł na ręce i dopiero wtedy go nakładała, to pewnie byłby podobny efekt. No ale cóż, no ciekawe to, ciekawe, nie powiem. Chciałabym Wam jeszcze w jakiś sposób pokazać, żebyście zobaczyli, jak łączył się podkład z korektorem. Nie do końca to fajnie wygląda właśnie, kiedy zostały już przypudrowane, ale po prostu ja jestem przyzwyczajona do innego efektu. Zobaczę jeszcze z innymi podkładami. A myślę, że też fajnie by to... Jaka różnica? Fajnie by to wyglądało, jakbym użyła jakiegoś mniej kryjącego korektora na cały obszar pod oczami i tylko na dolinę łez nałożyła ociupinkę tego z Laury. Natomiast teraz, dzisiaj jestem bardzo ciekawa, jak on będzie się zachował, kiedy będę go nakładała palcami, bo chcę poczuć jego teksturę po prostu pod palcami, więc tak też zrobię. A eksperymentować z innymi kombinacjami podkładów i korektorów będę kiedy indziej. No tutaj nałożyłam zdecydowanie mniejszą ilość, ale powiem, że taka mniejsza ilość też bardzo ładnie wygląda. To jest raczej taki typ zakrywania cieni, jakbym miała tylko wytuszować rzęsy na przykład. Dosłownie, wiecie, makijaż składający się z dwóch, trzech elementów, tylko żeby rozjaśnić tą okolicę pod okiem. Ale... proszę. Chyba jednak rzeczywiście ta kombinacja mniej kryjącego podkładu, mniej kryjącego korektora i tego korektora powinna być fajnie, aż będę jutro to testować. Teraz dołożę jeszcze, żeby rzeczywiście to cienie zakryć, bo będziemy później robić jeszcze mocniejszy makijażuka. Zapomniałam, że mam długie paznokcie i tak będę musiała się pomóc gąbeczką, bo nie mogę do wewnętrznego kącika dojść. Pudrowałam okolice pod oczami i lekko brwi, żeby móc je umalować. Całej twarzy nie pudrowałam, bo nie czuję takiej potrzeby przy tym podkładzie. On już wysechł na mat, co zresztą widać, że w ogóle nie odbija światła. No, może jakoś tak minimalnie. Korektor pod oczami trochę już posiedział i tak średnio mi się podoba. Nie wiem, czy to jest kwestia lamp, bo w tych lampach już zauważyłam, że wszystko wygląda na o wiele bardziej suche niż jest w rzeczywistości. Jeszcze coś będę próbować właśnie zmienić z tym oświetleniem, ale na razie tak jest. Także chcę sprawdzić, jak ten korektor jeszcze będzie wyglądał w świetle dziennym,
Na razie jakoś tak. Może dlatego, że jest to coś nowego. Wiecie, jak to jest. Okej, teraz wiem, że to jest za jasne, ale jak też wiecie, znacie ten temat, jak nałożymy makijaż oczu i resztę, to też to się pewnie zrówna. Makijaż oczu wykonam paletką, którą przedwczoraj darowałam w Sephorze i to jest paletka ze Smashboxa, bardzo ciekawa. To jest paletka samych matowych cieni, nazywa się Shape Matters i jest dość spora. Wygląda bardzo podobnie jak te poprzednie, które już z Smashboxa mam, bo wiem, jak się nazywają. Mamy same matowe cienie, tą część możemy wykorzystać jako jeszcze cienie do brwi. No i oczywiście beżowy i taki, powiedzmy, przechodni cień transferowy są największe. Bardzo lubię, jak firmy tak robią. No i oczywiście tutaj jeszcze było zawarte w opakowaniu taki instruktaż, wiecie, żeby można, jak ktoś nie ma pomysłu albo nie do końca ogarnął temat cieni, to sobie z nimi poradzi. Jeszcze był pędzelek dwustronny. Akurat te pędzelki z Smashboxa i ten, który miałam w poprzedniej tej paletce, są całkiem okej. Nie są to najwyższych lotów, najlepsze pędzle ever, ale dają radę. Teraz wykonam sobie jakiś tam matowy makijaż tymi oto cieniami. Tak wygląda skończony makijaż, jeżeli chodzi o pracę z cieniami. Było okej, było całkiem przyjemnie. Nie jest to nic specjalnego i powiem szczerze, że w lusterku wygląda to na ciemniejszy makijaż niż widzę go w kamerze. Jedyne co, to nie podoba mi się, coraz bardziej nie podoba mi się korektor i puder. Nie wiem, czy to jest kwestia jednego czy drugiego, ale rzeczywiście zaczyna to wyglądać na zważone. Nie wygląda to ładnie. No i trochę mi się osypał też czarny. Będę musiała to naprawić trochę jaśniejszym pudrem z Senny. Ale okej, tak wygląda praca z cieniami. Myślę, że warto wspomnieć też to, że one całkiem przyjemnie pachną. Ten zapach bardzo mi przypomina ten zapach cieni z Too Faced, tych a la czekoladowe. On jest zapewne słabszy niż Too Faced, ale jest wyczuwalny. I też ta formuła cieni podobna jest do cieni z Too Faced, czyli są totalnie matowe, mocno pigmentowane, ale dość suche, więc trzeba uważać, żeby nam się za dużo do góry produktu nie podniosło. Mam ochotę jeszcze na środek powieki nałożyć i właściwie lekko wklepać pigment z firmy Neve Cosmetics. To chyba jest Neve, bo to jest włoska firma i to jest wegańska i wegetariańska. I zobaczcie, jaki piękny pyłek. I spróbujemy go po prostu wklepać tak palcem. Chodzi mi tylko o taki delikatny połysk, właśnie coś takiego. Chciałabym pokazać z bliska, jak wygląda korektor i puder. Widzicie tutaj takie przerwy? Wygląda jak zwalony. Wydaje mi się to. Tak wygląda skończony makijaż oczu. Z tym pyłkiem wyszło wielkie fiasko, bo w trakcie tuszowania rzęs on sobie po prostu opadł i był wszędzie. Próbowałam się go pozbyć, ale jeszcze pewnie gdzieś tam jeszcze
zabłyśnie. Czyli jest to fajny pyłek, pięknie wygląda, ale zdecydowanie trzeba go do czegoś przykleić. On nie jest jednym z tych, które przyklejają się po prostu, jak go wklepimy w cienie. Teraz właśnie zobaczyłam, że ten podkład z Catrice nie nazywa się Liquid Camouflage, tylko Liquid Coverage. Nie wiem, dlaczego ten kamuflaż, ale tego właśnie, że korektor nazywa się kamuflażem. No okej, nie jestem, kompletnie jestem zadowolona z tego, jak korektor wygląda pod oczami. Wy się później pytacie i się dziwicie, dlaczego ja nie testuję nowych korektorów, czemu używam cały czas tego samego zestawu, czyli ten korektor z Make Up For Ever i Ben Nye. Bo wszystko inne wygląda źle. Później jest jedno wielkie rozczarowanie i ja, robiąc makijaż oczu, widzę, że nie wiem, wygląda super staro ten obszar, albo jest nieprzykryty, albo wygląda na zważony. Więc żeby sobie oszczędzić nerwów, a później Wam, oglądając mnie wkurzającej się, używam sprawdzonych zestawów. No ale dzisiaj chciałam zobaczyć, jak ten mocno kryjący podobno korektor się sprawdził. Jak na razie mi się to kompletnie nie podoba. Wiem, że w kamerze, tym bardziej z daleka, wygląda to ok, ale z bliska jest dramat. Nigdy w życiu bym tak nie wyszła. Jakbym musiała teraz w tym momencie wyjść, to wolałabym zmyć makijaż na szybko i dopiero wyjść, niż wyjść z takim czymś. Nie podoba mi się to. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że podkład nie polubi się z pudrem, czy pudrę z ojniczego, czy korektor z ojniczego. Także ja będę jeszcze testować. Jak jesteście zainteresowane jednym albo drugim, to zadajcie mi pytanie a propos tego w komentarzach tak około środy. Myślę, że już będę mogła coś powiedzieć na ten temat. No to przechodzimy do wykończenia makijażu twarzy. I mam tutaj taką bardzo ciekawą paletkę z Catrice również. Właściwie mam dwie paletki. To jest, jak widzicie, już taki modny i popularny zestaw, który każda firma chyba musi wypuścić, czyli do konturowania z różem i oświetlaczem. I tutaj mamy bardzo dwa fajne kolory, bo ta jest bardziej chłodna i bronzer bardziej się nadaje do konturowania. Może otworzę, będzie lepiej widać. Bardziej nadaje się do konturowania, czyli do wyrzeźbienia tych policzków. Jest chłodny róż, który zresztą jest ciemny i bardzo mi się podoba. I rozświetlacz, no i z drugiej strony jest cieplejszy róż, cieplejszy bronzer i cieplejszy rozświetlacz. I tak naprawdę obie paletki mi się podobają, ale nie mam ochoty przy tym matowym podkładzie, który zresztą dalej bardzo fajnie wygląda, tak? Na całej twarzy jest ok, tylko ten obszar pod oczami jest dramat. Nie chcę za bardzo się konturować, więc ta na razie odpada i użyjemy tego, żeby się trochę bardziej opalić. Będę musiała w końcu umyć pędzle, bo słuchajcie, nie mam się już czym malować na wizji. A ja zawsze lubię, może inaczej, nie lubię pokazywać brudnych pędzli w trakcie makijażu, żeby, wiecie, pędzel, który już jest napakowany produktem, widać, że normalnie przez 3 miesiące był niemyty i ja go używam. Nie lubię czegoś takiego. Normalnie dyskomfort to u mnie sprawia, więc zawsze używam czystych. A od czasu, jak jestem tutaj już w nowym miejscu, to jeszcze tych pędzli nie myłam. Więc czeka na mnie co najmniej 3-godzinna sesja mycia pędzli. Dlatego zawsze to odkładam. Wiem, że to niedobrze, no ale... I zostało mi bardzo mało ulubionych pędzli. Moich to już w ogóle nie mam prawie żadnych czystych. No teraz właśnie to jest chyba ostatni do pudru. I tyle. W trakcie malowania czuję bardzo wyraźny zapach. Aż tak wyraźny, nie przesadzam. Bo jak, wiecie, nakładam bronzer, to mi tutaj lata trochę. Jest to zapach perfum, takich starych, babcinych perfum. Tak to mogę nazwać, niestety. Nie wiem, czemu drogeryjne produkty często są tak perfumowane, jakby to miało być ich główne zadanie. Z chęcią nie miałabym kosmetyki, które w ogóle nie mają zapachu. A jeśli chodzi o tą moją właśnie jedyneczkę z embraszy, to czasami widzę na przykład na Instagramie, w ogóle na Instagramie jest pełno recenzji moich pędzli, jeżeli jesteście ciekawe, to warto sprawdzić hashtag tam Maksineczka, nie, Emba Maksineczka albo Embrasz po prostu. I jeżeli macie zestaw, to czasami piszecie, że nie umiecie znaleźć zastosowania dla jedynki, no to właśnie Wam polecam używać go do bronzera, którym się opalacie, bo to jest taki właśnie duży rozmiar, który Wam na to fajnie pozwoli. Możecie też jakby budować krycie na linii żuchwy, jeżeli potrzebujecie. Wiem, że to nie jest taki typowy pędzel do pudru, bo nie jest długi, ani nie jest luźny, ale właśnie takiego go chciałam, bo w takiej budowie ma wiele zastosowań. Gdyby nie ten zapach, to bronzer jest całkiem fajny. I teraz róż pędzelkiem z Make Up For Ever. Są to ogólnie bardzo napigmentowane produkty.
mają też, powiedziałabym, ładne kolory. Przynajmniej mi się podobają. Tylko ten zapach. Mega mocny, naprawdę. Bardzo rzadko się zdarza tak, żebym w trakcie aplikacji na pędzlu czuła zapach. No wiecie, nie siedzę tak i nie wącham, prawda? Więc w trakcie używania bardzo rzadko jest tak, że ten produkt, który się strzepuje z pędzla, aż tak mocno pachnie. No ale dobra. W ogóle jestem cała pożarta. Zrobiło się jeszcze lato na chwilę i komarom odbiło. Po prostu są wszędzie, przynajmniej u mnie w domu są. No i czas na rozświetlacz, który wydaje mi się, że będzie bardzo delikatny. Wytrzepałam ten pędzelek, właśnie wytarłam go w szmatkę i nałożę go tym samym pędzelkiem. Chociaż wydaje się całkiem nieźle pigmentowany. Tak, jest delikatny. A w ogóle zapomniałam. Ja miałam jeszcze, jak byłam w Douglasie, to wzięłam sobie rozświetlacz z Laura Mercier również. Taki, który jest podobno bestsellerem i jest w ogóle super ekstra git hiper. I chyba nałożę go na ten, bo ten daje niesamowicie delikatny, znikomy tak naprawdę efekt. Rozświetlacz z Laury wygląda tak. I on się fajnie nazywa, bo to jest Matte Radiance Bake Powder, czyli matowe rozświetlenie. I on rzeczywiście jest taki bardzo delikatny, chociaż jest mocno pigmentowany. A może nałożę go też tym samym pędzlem. Wow. Też dużo wiele produktu. I nałożymy go na tą stronę, na której mam wrażenie, że jest mniej rozświetlacza z Catrice. Bardzo ładnie. Gdyby nie tak ten dziób, który tutaj mnie denerwuje, bo zaburza odbijanie się tafli. Też nie jest to mocny efekt, ale niesamowicie subtelny i elegancki. Ja też lubię takie rozświetlacze. Wiadomo, widać, że ten jest jednak słabszy. No, zobaczcie, ładnie wygląda ten bronzer, prawda? Mi się podoba, przynajmniej w tym oświetleniu. No i czas na usta. I mam tutaj obok siebie cały pojemnik wypełniony tymi pomadkami. Teraz wzięła się jedna. Pomadkami z Too Faced, tych Melted Matte. Ale wyraziłyście ogromną chęć, jak Wam zaproponowałam filmik ze swatchami, z pokazem wszystkich kolorów. Także na to czekajcie, myślę, w przyszłym tygodniu. Jak nie, przyjdzie mi do głowy lepszy pomysł. Ale chciałabym też wypróbować kolejną zdobycz z Douglasa. To jest z firmy Douglas, czy tam Douglas Beauty, czy jak oni tam się nazywają. I to jest matowa pomadka, której formuła, którą nałożyłam teraz już na dłoni, bardzo przypomina mi tą matową pomadkę z NYX, tą Soft Matte Lip Cream. No jest to bardzo, bardzo podobna konsystencja, ale wydaje mi się, że trochę bardziej napigmentowana. Także spróbujmy zobaczyć, jak to się będzie sprawowało. Spróbujmy zobaczyć, po prostu zobaczmy. A tutaj jest taka ciekawostka, to cała zakrętka jest taka welurowa. To jest taki ciekawy produkt. Niestety oczywiście wszystkie kłaczki się do tego łapią. Pomadka jest całkiem fajna. O wiele szybciej zastyga na mat niż NYX. Jest tak samo komfortowa jak tamte. Natomiast no właśnie jest szybciej matowa, tak? Bardzo mi się to podoba. Ale widziałam już, że jest mało trwała, bo bez problemu już wydawała się, że zaschła na moje ręce. Ale bez problemu ją starłam normalną, suchą ściereczką, więc podejrzewam, że jakbym przyjechała teraz wacikiem zwykłym, bez niczego, to też by się starła. Ale na ustach jest komfortowa, to fakt. Tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że się Wam podoba. Zróbmy teraz szybkie podsumowanie. Podkład podoba mi się bardzo. Im dłużej na mojej twarzy siedzi, tym bardziej mi się podoba. Po prostu jest to podkład matowy, rzeczywiście. Mimo iż zastygał na samym początku, to teraz już nie czuję takiego efektu ściągnięcia, jak miałam na początku. Po prostu no, usiadł na tej skórze, wiecie, zaznajomił się, przywitał, powiedział cześć. Skóra powiedziała, czego oczekuje i podkład akurat te wymagania spełnił. Więc akurat podkład podoba mi się bardzo. Jeżeli będziecie miały okazję go dziś dorwać, to koniecznie sprawdźcie tester, bo ja nawet ze swoją suchą skórą jestem Maksineczka Approves. Zatwierdzam go. Jest bardzo fajna. Przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. No bo to jest taki chat make-up, pierwsze wrażenia, wiecie. Korektor. Myślę, że zrobię tak, gdzie ona jest. Myślę, że tą próbkę jeszcze wykorzystam. Będę ją testować najdłużej, jak tylko będę mogła. Spróbuję przy innym podkładzie i z innym pudrem, a właściwie po prostu no, z Ben Nye, powiedzmy sobie to szczerze.
Jeżeli dalej to nie będzie wyglądało ok, no to sobie po prostu daruję i nie kupię pełnego opakowania. W tym momencie jestem na nie. Wygląda strasznie. Mam wrażenie, że w trakcie malowania oczu, jak pozbywałam się tego, co mi się osypało, to starłam trochę tego korektora i w tym momencie, jak patrzę na dół, to normalnie widać, przynajmniej w lusterku widać tutaj, jakbym miała niezakryty cień pod oczami, czyli taką po prostu podkówkę. No, nie podoba mi się w tym momencie. Zresztą mam nadzieję, że widzieliście na zbliżeniach, że korektor wygląda z pół drewna zważony. Wygląda to tragicznie. Co tam jeszcze miałam? Paletka z Smashboxa. Bardzo ciekawa. No, nie jest to paletka, która jest mała, bo ona jest wielkości tych Too Faced. Macie tutaj szybkie porównanie, że rzeczywiście jest, no, prawie tak samo duża. Zresztą to jest nowa paletka, której też nie używałam. Ta Chocolate Bonbons. No, ale jeszcze będzie na nią czas. Także no rzeczywiście, jeżeli lubicie korektory, jeżeli lubicie kolory matowe, jeżeli ta formuła się Wam spodoba, jak pójdziecie do Sephory i sobie pomacacie, no to myślę, że warto spróbować, no co. Smashbox chcecie ma nowe cienie. Jest bardzo dobrze wykonana, to trzeba na pewno jej przyznać. Paletka do konturowania i do ogólnie brązowienia i rozświetlania twarzy, całkiem okej. Okay. Jak ktoś przeboleje ten bardzo mocny zapach, to myślę, że sobie będzie zadowolony, tylko jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na zapachy kosmetyków, to na pewno się Wam nie spodoba. Oczywiście ja w momencie, kiedy już noszę te produkty na twarzy, nie czuję tego zapachu, ale przy nakładaniu to było bardzo mocno wyczuwalne. Chyba jeszcze czymś takim się nie spotkałam. Jeszcze co było tam? Jeszcze rozświetlacz z Laury. Bardzo mi się podoba w tym momencie, ale będę go jeszcze testować w świetle dziennym, czy... No bo wiecie, sztuczne światła podbijają efekt rozświetlaczy, więc na żywo to wygląda trochę delikatniej zawsze. Więc jeżeli on w tym świetle wygląda delikatnie, to ciekawa jestem, czy na żywo w ogóle będzie w świetle dziennym coś widać. A jeżeli chodzi o produkt do ust, to jest bardzo, bardzo, bardzo komfortowy na ustach. No i myślę, że nie wygląda też jak taka... Usta nie wyglądają jak taka zaschnięta rodzynka. Wyglądają fajnie, myślę. Szkoda tylko, że ten produkt, ta pomadka ma chyba tylko 4 albo 5 kolorów, czego ten był najfajniejszy. To jest numer 1, jakby któraś z Was była zainteresowana. I to są wszystkie już chyba produkty, bo teraz już widzę, że czegoś nie przykryłam. Nie, wszystkie już chyba w tym momencie. Jeżeli miałyście cokolwiek z dzisiejszych produktów, które mam na twarzy, to koniecznie podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami w komentarzach, bo to są moje pierwsze wrażenia, więc na pewno wezmę pod uwagę Wasze opinie, jeżeli jakieś tam się pojawią. Z chęcią poczytam Wasze komentarze, jak zawsze. Ja uwielbiam Wasze komentarze. To jest dla mnie najfajniejszy etap dodawania filmu, to kiedy pojawiają się komentarze. Tak to wygląda z perspektywy youtubera. Jeśli ten filmik się Wam spodobał, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. W opisie, jak zawsze, znajduje się pełna lista produktów, które dzisiaj użyłam, jak i lista pędzli, no i lista moich lakierów do paznokci. W przyszłym tygodniu, w środę na pewno czekajcie na tutorial. Chciałam zrobić co innego, ale pod ulubieńcami bardzo dużo z Was napisało, że chciałybyście zobaczyć tutorial do tego makijażu oka. A to było takie, wiecie, smoki bawiąc się cieniami. Ale jakbyście chciały zobaczyć, jak go stworzyłam, to koniecznie dajcie też znać w komentarzach. Chyba że macie ochotę zobaczyć coś innego, to też to napiszcie. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!